krzywdy wyrządzone w przeszłości pozostawiają na duszy blizny. Potrafią boleć przez wiele lat, zniekształcając wspomnienia. Podobno umysł człowieka jest w stanie wyprzeć traumatyczne przeżycia. Jednak są takie, których pozbyć się nie da. Są takie, które wytrwale rosną z tyłu głowy, aż stają się prześladującymi nas demonami, obrazami naszego strachu, nienawiści i bólu. Tłumienie ich tylko pogarsza sytuację. Karmi je naszym cierpieniem, aż stają się tak wielkie, że nie sposób nad nimi zapanować. Jedynym ratunkiem jest je wypuścić, pokazać je światu. Jedyny ratunek to oswobodzić nasze zło wewnętrzne. Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest recenzja The Evil Within w wersji na konsolę Xbox One. Gra została wydana także na Xboxa 360, PlayStation 3 i 4 oraz PC. Oto detektyw Sebastian Castellano wraz ze swoimi partnerami wybierał się na zasłużony odpoczynek po zakończonej sprawie, kiedy zostali pilnie wezwani do interwencji w pobliskim szpitalu psychiatrycznym. Niezbyt chętnie wybrali się tam zgodnie z poleceniem, jednak to, co zastali na miejscu, przekroczyło ich wyobrażenia. Sebastian zapewne niejedno już widział, jednak obraz rzezi, jaka odbyła się w tym budynku, spowodowałaby obrzydzenie nawet u żyjącego w Wiśle przy odpływie ściekowym trolla. Chcąc wyjaśnić, co tu się właściwie stało, detektyw obejrzał nagrania z monitoringu i w tym momencie wszystko zaczęło tracić sens. Szczerze, fabuła jest najmocniejszą stroną gry. Przez pierwsze kilka godzin akcja jest bardzo dynamiczna, dzieje się bardzo wiele spektakularnych rzeczy, jednak nie mamy pojęcia, o co do cholery chodzi. Początkowo można mieć wrażenie, że historia składa się z przypadkowych, następujących po sobie scenek, nie mających ze sobą większego powiązania. Ze szpitala przenosimy się do mrocznej rzeźni, która mogłaby być świetnym argumentem dla obrońców zwierząt i powodem wegetarianizmu wielu osób, by zaraz potem uciekać przez walące się miasto wprost do zapomnianej przez czas wioski pełnej niezbyt przyjaznych i może nieżywych, ale na pewno żywiołowych tubylców. W czasie naszej eskapady trafiamy m.in. do średniowiecznego zamku, na cmentarz, a nawet na pole słoneczników. To wszystko przeplatane jest częstymi wizytami w szpitalu, którego jedyną rezydentką jest dziwna, nieco niepokojąca pielęgniarka imieniem Tamara. Tak wielka różnorodność, zarówno tematyczna, jak i stylistyczna lokacji jest czymś, czego praktycznie nie spotyka się w dzisiejszych grach. Tym bardziej więc zrobiło to na mnie wrażenie. Jednak tak wielkie zróżnicowanie, brak tradycyjnego prowadzenia akcji i takie strasznie dziwne klejenie tej historii wytwarza w nas przekonanie, że ta fabuła nie ma sensu. I że tak zacytuję pana z pewnego banku, nic bardziej mylnego. Z biegiem czasu te wszystkie elementy zaczynają nabierać sensu. Powoli zaczynamy rozumieć, albo bardziej domyślać się, co dzieje się ze światem, do którego trafiliśmy. Albo myślimy, że trafiliśmy. Bardzo szybko wchodzimy w tory narracji z perspektywy szaleństwa, gdzie tak naprawdę nie możemy być do końca pewni niczego. Historia jest niejednoznaczna i przede wszystkim nie mamy tu takiej typowo hollywoodzkiej ekspozycji fabularnej pokazującej wszystko. Każdy najmniejszy nawet element jest tu z czymś powiązany i istotny. Trochę jak u Hitchcocka, jeśli pistolet leży, to musi wystrzelić. I tak naprawdę bardzo fajne jest to, że fabuła wymaga od nas trochę myślenia. Nie zrozumcie mnie źle, nie uważam tej historii za jakieś wybitne dzieło godne literackiego Nobla, jednak sam sposób prowadzenia narracji niesamowicie mi się podoba i dowodzi, że dzisiaj, kiedy wszystko już było, można zrobić coś innego i ciekawego zarazem. To, co rzuca się w oczy, to oprawa. Sama jakość grafiki jest okej i gra wygląda ładnie, chociaż ładny to trochę niefortunne słowo. Silnik id Tech 5, wykorzystany m.in. w ostatnim Wolfensteinie, sprawdza się tu bardzo dobrze i generuje nam śliczne wnętrza oraz dokładne modele postaci, chociaż nadal cierpi na swoje przypadłości związane z doładowywaniem tekstu. Jednak tym, co przykuwa uwagę, jest format obrazu. Shinji Mikami zapewnił nam mocno filmowe wrażenia, okradając nasze monitory i telewizory z dużej ilości cali. Te dwa wielkie pasy u góry i u dołu ekranu irytują, ale tylko początkowo. Szczerze mówiąc, bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem i specjalnie mi to nie przeszkadzało, tym bardziej, że wprowadzono je jako element rozgrywki. O co chodzi?
Pomijając efekt filmowy, pasy w parze z dziwnie zawieszoną kamerą mocno ograniczają nasze pole widzenia. W sumie to dosyć sprytny zabieg, który utrudnia nam skradanie. W większości gier TPP, wykorzystując kąty kamery, możemy bez większego problemu zobaczyć to, czego nie widzi nasz bohater, czyli na przykład przeciwników czyhających za ścianą. W The Evil Within tego nie ma. Nasza przewaga wynikająca z widoku trzecioosobowego jest zminimalizowana i zasadniczo jesteśmy ograniczeni do tego, co widzi postać, niczym w grach FPP. Sprawia to, że skradanie naprawdę jest wyzwaniem i często musimy przeprowadzać rekonesans nowych pomieszczeń na słuch. A skoro o skradaniu mowa, The Evil Within jest grą survivalową mocno opartą na zarządzaniu zasobami. Dlatego też skradanie jest tu obowiązkowe, jeśli chcemy przetrwać. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że nawet pospolici wrogowie są dosyć mocni, a bez spalenia ich zwłok lub dekapitacji trudno pozbyć się ich definitywnie. Walka wręcz jest tu ostatecznością, a naszym obowiązkiem jest kombinowanie, jak przeciwników wprowadzić na pułapki lub zneutralizować ogniem przy podpalaniu tych już powalonych. Początkowo było to dla mnie męczące, biorąc pod uwagę, że jestem graczem preferującym full frontal i pakowanie metali ciężkich w tkanki miękkie adwersarzy. Dobrze słyszeliście. Początkowo, bo później już nie. Na pewnym etapie gry bardzo rzadko zdarza się sytuacja, w której amunicji nam brakuje. Warunkiem jest oczywiście grzebanie we wszystkich możliwych kątach w poszukiwaniu przypadkowo porzuconej paczki naboi. Zresztą w końcowych etapach trafiamy już na przeciwników, do których skradanie się zwyczajnie nie ma większego sensu. Albo to mnie się niespecjalnie chciało męczyć. Oddzielną kwestią są walki z bossami. Część z nich jest naprawdę trudna. Dostajemy do obicia niemilca wielkości domu i ładujemy w niego wszystko, uważając, aby on nas nie podładował. Areny tych walk są bardzo fajnie pomyślane. Poza zasobami amunicji na tę okoliczność, autorzy podrzucili też sporo pułapek pokroju legendarnych wybuchających beczek, które możemy wykorzystać. Te walki są naprawdę świetne i dają nam taki pozytywny wycisk oraz satysfakcję niczym w Dark Souls. Jednak jest jeszcze jedna odmiana starć z tymi ze wszechmiar potężnymi istotami. Bardzo wiele potyczek z bossami opiera się na uciekaniu. Uciekaniu, które jest liniowe, frustrujące i stresujące. Tak naprawdę po kilku porażkach z rzędu musiałem sobie robić przerwę, bo wkurzało mnie, że znów zginąłem, bo skręciłem o ułamek sekundy za późno. Nie mogę powiedzieć, że ten element gry to tragedia, ale wielokrotnie starcie z przeciwnikiem zamienia się w festiwal benihilowskiego biegania i wpuszczania oponenta w pułapkę. Do tego dochodzi nieodłączny element współczesnych gier, czyli rozwój postaci. Jest on tu zrobiony bardzo oszczędnie i tak naprawdę jest niezbędny do komfortowego ukończenia rozgrywki. Postać rozwijamy w szpitalu, będącym swoistym hubem, a nasze umiejętności, właściwości broni i pojemność kieszeni zwiększamy z pomocą zielonego żelu znajdowanego w trakcie gry. Gra nie ustrzegła się też irytujących wad. Najbardziej dotkliwą jest ta związana z checkpointami. Raz gra zapisuje się niemal za każdym rogiem, by chwilę później cofać nas po śmierci o kilkanaście minut rozgrywki i kilkunastu adwersarzy wcześniej. Takie powtarzanie po łacie gry nie jest niczym ciekawym, a jedynie bezsensownym męczeniem gracza i sztucznym wydłużaniem gry. Do tego ta kamera, która co prawda celowo tworzy dziwne kąty, ale nie pracuje do końca tak, jak zamierzyli sobie twórcy. Często nie potrafi się odpowiednio ustawić względem naszego bohatera, powodując, że nie widzimy nic. I to jest dopiero trudna gra, a nie jakieś tam Soulsy. Poza tym zdarzają się tu rozdziały zwyczajnie nudne, gdzie czajemy się po jakichś jaskiniach przez godzinę i specjalnie nic się nie dzieje. Miałem też wrażenie, że niektóre są zupełnie bez sensu wydłużone i zwyczajnie zaczynały męczyć. Na deser moja ulubiona optymalizacja, która jest tu niedorzeczna. W trakcie walk czy dynamicznych sekwencji ucieczek gra chodziła super, by zaraz po niej zacząć chrupać na jakimś pustym korytarzu. Nie wiem, może konsola się zmachała i postanowiła nieco odsapnąć. Słyszałem też dużo narzekań na wersję PC-tową, która ponoć non-stop się wykrzaczała i doprowadzała graczy do szewskiej pasji. Pomyślałem, ha ha ha, jak dobrze, że gram na konsoli, takie rzeczy się tu nie zdarzają! No i mi się zdarzyło. Co prawda było to raptem jeden raz, ale dowodzi to, że gra jest ewidentnie niedopracowana w kwestii technicznej. Co jakiś czas widzę, że podrzucają mi tu jakieś patche, więc może teraz będzie się dało grać jakoś przyzwoicie. No i to tyle, jeśli chodzi o The Evil Within. Gra niesamowicie mnie zaskoczyła, bo nie sądziłem, że będę chciał w to grać, a już tym bardziej, że będę się przy niej dobrze bawić. Jak dla mnie jest to godny następca genialnego Resident Evil 4, jednak przerobiony nieco na wzór The Last of Us.
Gra ma wiele wad i jest specyficzna w kwestii rozgrywki, dlatego nie mogę jej polecić każdemu. To nie jest horror, który będzie cię straszył. To horror, który swoją nieprzystępnością, nieprzyjemnym klimatem, dobrze generowanym poczuciem zagrożenia i wysokim poziomem trudności wymęczy twój mózg niczym dobrze opłacony trener personalny. A po ukończeniu satysfakcja gwarantowana. I tą wzmianką o zdrowotnych aspektach trenowania umysłu i swojego wewnętrznego zła kończę. Cześć!